dziś będziemy robić? Tak naprawdę dwie rzeczy, które sobie pokażemy i dwie kolejne spore, którymi będzie się można już zająć, ale tak naprawdę korzystając z materiałów, które już były i z własnej fantazji. Co sobie pokażemy? Pokażemy sobie, jak zrobić podkrój pod szyją, tak żeby był przygotowany do robienia kaptura. To ważne. Pamiętajcie, że to wszystko, co ja pokażę tutaj za chwilę, to jest przygotowanie do powstania kaptura. Gdyby ktoś chciał po prostu plisę pod szyją albo dekolt w innym kształcie, tutaj musi poradzić sobie już sam. To, co będziemy robić wspólnie, jest tylko i wyłącznie pomysłem, dobrym pomysłem na to, jak później na takiej podstawie zbudować kaptur. Natomiast niekoniecznie sprawdzi się, jeżeli chodzi o inne podkroje, czyli na przykład półokrągłe. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to zajmiemy się podniesieniem lekkim ramion. Zobaczcie, że nawet na tym rysuneczku to widać, że one są podniesione. I wytłumaczymy sobie, po co się to robi, kiedy to należy zrobić w zasadzie obowiązkowo, a kiedy można tego nie robić i co to daje, jakie korzyści, u kogo natomiast za bardzo nie należałoby w ogóle tej techniki stosować. I dojdziemy do momentu, w którym można sobie spokojnie zszyć, połączyć w różny sposób, też o tym opowiemy, ramiona. Czyli podkrój pod szyją, ramiona, to jest to, czym zajmiemy się dzisiaj tak rzeczywiście technicznie. Ale też będzie tak jakby kolejna powiedziana część, jak zająć się dołem, bo to też już możemy zrobić, i co zrobić z górą. Jeżeli chodzi o górę, to kwestie takie już rzeczywiście takiego rzeczywistego nabrania oczek najprawdopodobniej pojawią się w jutrzejszym odcinku. Ale dla osób niecierpliwych powiem, co można zrobić, gdyby ktoś chciał to zrobić już samodzielnie od razu, bo to, co dzisiaj, nie będzie wielkim wyzwaniem czasowym. To zaczynamy od opowiedzenia o tym, jak zrobić podkrój pod szyją. Podkrój pod szyją jest podkrojem, który jest dostosowany tak typowo do zrobienia później kaptura. Czyli ma dwie bardzo charakterystyczne cechy. Po pierwsze, jest zrobiony i dociągnięty dość wysoko, tak naprawdę do podstawy szyi. Czyli ta wysokość tutaj później nie jest zbyt duża. Druga kwestia to jest to, że on jest wąski. To znaczy znowu, ten cały podkrój, jego kształt powinien nam się opierać w zasadzie u podstawy szyi, nie schodzić zbyt głęboko na ramiona. Dlaczego? Ponieważ zrobienie później kaptura i tak będzie powodowało, że ciężar tego wyłożonego na plecy kaptura całą tą dzielinę będzie nam i tak od tej szyi odciągał. Więc nie róbmy samego podkroju zbyt daleko od szyi, bo później jak ten kaptur, który nam gdzieś tam na plecach będzie ciągnął dzianinę, rzeczywiście pod wpływem grawitacji ją pociągnie i obniży wszystko, to się okaże, że ten podkrój mamy tak duży, że musimy non-stop poprawiać sweterek na plecach. Czyli jeżeli na ramionach, czyli jeżeli kaptur, to cały ten podkrój robimy niewielki. Co to znaczy niewielki? U mnie wygląda to w ten sposób, że całość podkroju pachy, czyli tego fragmentu, miała mniej więcej 23-24 cm, bo chciałam, żeby te rękawy nie były zbyt blisko pachy, czyli żeby ta część nie dotykała mi tak naprawdę ręki, tylko była dosyć nisko. Robię sweterek, który będzie noszony na coś, więc zostawiam sobie miejsce na tą warstwę, która będzie pod spodem. 23-24 cm i podzieliłam to sobie tak naprawdę na 3. 8, 8 i 8 na wysokość podkroju. Musicie to sobie sprawdzić, ale na szczęście jest to dość łatwe, bo jeżeli wiecie, jaką wysokość chcecie zrobić tutaj, to w którym momencie dojdziecie do szyi, daje się to po prostu przykładając do siebie, albo do jakiejś bluzeczki, która ma idealnie taki dekolt, wyliczyć.
Ale ogólnie rzecz biorąc, takim bezpiecznym pomysłem na rozwiązanie tego jest podzielenie sobie wysokości podkroju pachy na 3 i taka 1/3 to będzie wysokość podkroju dekoltu. Powinno się sprawdzić i u dzieci, powinno się sprawdzić i u dorosłych, ale pamiętajcie, że to jednak jest związane z Waszą własną budową, ale też preferencjami. Ja chcę, żeby to było dosyć wysoko, a ktoś może jednak chcieć, żeby to było ten centymetr czy 1,5 centymetra niżej. Co się później działo? Zamknęłam oczka i jeszcze dokształtowałam ten podkrój dekoltu, zamykając później tutaj oczka na raz, a tu później spokojnie po jednym oczku w zasadzie do samej góry, tak, żeby szerokość ramienia też zamknęła mi się w takiej szerokości, żeby to było przy samej szyi. I znowu, to po prostu trzeba sobie wymierzyć i przymierzyć na sobie. Dla każdego będzie to troszeczkę inaczej. Pokazuję, jak to wygląda w rzeczywistości. By było nam łatwiej to oglądać, to oczka tutaj są prowizorycznie zamknięte. To nie jest żadne ostateczne zamknięcie, w żadnym wypadku. To jest prowizoryczne zamknięcie oczek, zarówno tutaj, jak i tutaj. Te oczka tak naprawdę powinny nam zostać jako żywe oczka. Dlaczego? Bo tak będzie nam łatwiej nabierać na kaptur i zamykać na ramieniu oczka przodu i tyłu. Ale żebyśmy mogły sobie to obejrzeć, to one są zamknięte prowizorycznie. I teraz spójrzcie, co się działo. Bardzo długo robiłam prosto. Cały czas trzymając linie proste. Dopiero kiedy doszłam do tej 1/3, to zamknęłam oczka. Zaraz powiem, jak wyliczyłam, ile oczek zamknąć tutaj. A później w kolejnych rzędach zamykałam jeszcze po jednym oczku w co drugim rzędzie, tworząc skos. I zamykałam w każdym kolejnym rzędzie, odtąd dotąd. Gdyby się okazało, że komuś zaczyna się robić zbyt wąsko na ramionach, bo te ramiona jednak nie mogą być wąziutkie, bo odejdziemy zbyt daleko od szyi, to w którymś momencie można przestać zamykać i zacząć robić prosto. To nie zniekształci kaptura, więc tym się nie przejmujemy. Teraz, jak zostało obliczone to, w jaki sposób sobie poradzić z zamykaniem tych oczek, czyli z wyliczeniem, jak to wygląda. I tutaj już mówię. Wyszło mi, że mam tutaj 54 oczka. Przyłożyłam sobie taki jeszcze bez żadnego ramienia, bez niczego, taką część sweterka i wyszło mi, że moje ramię powinno mieć od szyi do szczytu ramienia około 30 oczek. Czyli zostało mi 24 oczka na zamknięcie. Czyli te oczka, które mają być ramieniowe, my sobie je po prostu odejmujemy od ogólnej liczby oczek, a określamy je przykładając do siebie, bo tak najlepiej, bo wtedy rzeczywiście wyjdzie nam odpowiednia ilość oczek do naszej szerokości ramienia. Natomiast pozostałe oczka, w moim przypadku 24, podzieliłam na pół. 12 zamknęłam na raz, kolejne domknęłam, idąc w górę. Ważne, żeby to sobie zapisać, proszę bardzo, dowód rzeczowy, ponieważ będziemy to robić na dwóch ramionach, mało tego, ta ilość oczek, ta tutaj, musi nam też zostać później gdzieś jako zapisana liczba, żeby potem nie liczyć za każdym razem oczek, bo przyda nam się też przy tyle. Czyli wiemy już, jak sobie poradzić z wyliczeniami. Teraz kwestia tego, jak to zrobić technicznie. Pierwsza rzecz i najważniejsza, ktoś może zapytać, ja nadal robię żakard. Okej, nie ma najmniejszego problemu. Ja też robiłam żakard. Już po zamknięciu nadal ciągnęłam jeszcze fragmencik żakardu. To nie jest żaden problem, ponieważ oczka możemy zamknąć jednym kolorem. Zaraz będę pokazywać, jak to zrobić, żeby przeciągnąć nitkę, jeżeli ona jeszcze gdzieś tam jest. A później, w momencie, kiedy te zamknięte oczka nam się skończą, zaczynamy po prostu robić wzór. Tylko musimy znaleźć miejsce w tym wzorze, od którego zaczynamy, bo pamiętajcie, że nagle kilka oczek nam zniknie. Czyli gdybym zaczynała zamykanie oczek gdzieś na tym poziomie,
to musiałabym się szybko zorientować, że jak zamknę oczka, to następne oczko gdzie się znajduje w moim schemacie wzoru, żeby tego wzoru nie przesunąć, nie zniekształcić. Technicznie już wiemy, jak mamy to zrobić, to teraz zajmiemy się pokazywaniem, jak będziemy to robić praktycznie, ale jeszcze jedna uwaga. Ramię będziemy podnosić. Tego tutaj dobrze nie widać, bo to jest w miarę króciutkie, ale postaram się Wam to pokazać. Szczyt ramienia, miejsce przy szyi. Ramię jest podniesione. I szybko sobie omówmy, po co, dlaczego i kiedy to robić. To jest mój tył. Prosty. I jeszcze prosty, ponieważ będę go podnosić. Jeżeli robimy sweterek męski, to w zasadzie w każdym takim sweterku podniesienie ramienia będzie wskazane. Dlaczego? Żeby to, co się dzieje później, szczególnie z tyłu, lepiej nam się układało. W sweterkach damskich to nie zawsze jest wskazane, ale w wielu wypadkach można to zrobić. Kiedy? Właśnie wtedy, kiedy mamy wąski dekolt, czyli kiedy ta część wchodzi nam bardzo wysoko w kierunku szyi. Jeżeli tego nie zrobimy, to później się okaże, że tył zacznie nam ciągnąć w dół i będzie nam się tam robił dość głęboki dekolt. Nie każdy chce, czyli dwie pierwsze zasady. W sweterkach męskich w zasadzie zawsze i wszędzie tam, gdzie chcemy, żeby góra rzeczywiście dotykała nam podkroju szyi. I teraz uwaga, my to będziemy podnosić i niektórym będzie się wydawało, że to się robi za wysoko, to mi wejdzie na uszy. Nie. Mimo tego, że podniesiemy, to później jak przymierzycie już zszyty na ramionach sweterek i wykończony, to się okaże, że to jest idealnie u podstawy szyi, bo to wszystko później i tak pod ciężarem całego swetra minimalnie wyciąga się w dół. Ale gdyby tego nie zrobić, to wyciągałoby się jeszcze bardziej, a nie miałoby tak naprawdę możliwości i na dodatek zaczęłoby się źle układać. Więc podnosimy w tych dwóch przypadkach, męskie i damskie, które są z niewielkim dekoltem lub chcemy, żeby z tyłu nie miały tego dekoltu powiększonego po prostu przez siłę grawitacji. O ile podnosimy? Tutaj to jest troszeczkę na oko. Robimy to rzędami skróconymi, zrobimy to wspólnie, ja to pokażę. Ale ile podnosimy, to troszeczkę zależy od naszej sylwetki. Jeżeli ktoś ma bardzo spadziste ramiona, to będzie robił krótsze rzędy skrócone i podnosił więcej. Jeżeli ktoś ma proste ramiona, to może się okazać, że jeden lub dwa rzędy wystarczą, żeby to się dobrze układało. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Mówię o tym w tym momencie, ponieważ mimo tego, że będziemy jeszcze robić fragmencik kształtowania dekoltu, to jednocześnie zaczniemy już podnosić ramię. Więc to moje mówienie w tej chwili o tym ma Wam dać do zrozumienia, że przyjdzie taki moment, że nadal jeszcze będziemy kształtować dekolt, a już zajmiemy się podnoszeniem ramienia. Czy musicie podnosić ramię? Nie, w żadnym wypadku. Jeżeli ktoś do tej pory dziergał swoje sweterki bez ich podnoszenia i one się układają doskonale, to zostaje przy swojej technice. Ja wiem, że przy grubszych sweterkach z małym dekoltem takie podniesienie ramienia w kierunku szyi i podniesienie tyłu dobrze robi temu, jak ten sweterek wygląda. Natomiast przy robieniu męskich swetrów, jeżeli mężczyźni Wam krzyczeli, że im z tyłu sweterki zjeżdżają zbyt nisko, to to jest technika, która uratuje te sweterki i one będą idealne. To teraz już naprawdę koniec gadania i zajmiemy się w końcu dzierganiem. To jest mój drugi przód, dociągnięty do takiego momentu, w którym muszę, żeby było to symetryczne, zacząć robić podkrój szyi. W moim przypadku ten podkrój szyi zaczyna być robiony w takiej chwili, ponieważ mamy jeden rząd różnicy między prawą a lewą stroną. U Was zapewne też tak wyjdzie, że będziecie mieć o jeden rząd więcej lub mniej. Z czego to wynika? Z tego, że robiłyśmy to jako jeden długi rząd, tak jakby do pewnego momentu, a potem to się podzieliło. I w tym momencie ten podkrój dekoltu, tak samo podkrój pachy,
One są robione wobec siebie jak w lustrzanym odbiciu. Czyli to, co tam zostało zrobione w rzędzie nieparzystym, to tu będę musiała zrobić w rzędzie parzystym. W związku z tym, to, co tam działo się w rzędzie z żakardem, tutaj będzie się działo jeden rządek wcześniej, czyli jeszcze w rzędzie bez żakardu. Będzie mi troszeczkę łatwiej, ale nie zmienia to faktu, że i tak pokażę Wam, jak, gdyby ktoś tego potrzebował, jak na wszelki wypadek przeciągnąć nitkę nieużywaną z tyłu za zamykanymi oczkami, tak, żeby ona się znalazła tam, gdzie się znaleźć powinna. Mamy zatem początek. Przede wszystkim sprawdzamy, czy to rzeczywiście jest miejsce, gdzie zamykamy oczka na dekolt, czy przypadkiem nie jesteśmy od strony pachy. Zdarzyło mi się kilka razy, sprawdzam w tej chwili kilkukrotnie. To jest to miejsce, tylko teraz uwaga. Jeżeli ktoś planuje zrobienie zwykłego dekoltu, to może te oczka zamknąć. Ale potem i tak jest plisa, więc może jednak lepiej nie zamykać, a zostawić je jako żywe oczka. Dlaczego? Ponieważ później nie będzie dodatkowego takiej linii zamkniętych oczek z przodu, tylko ten kaptur, który sobie dorobimy, albo plisa będą wychodziły tak jakby jednym ładnym ciągiem dzianiny, bez żadnych zaburzeń, z istniejących oczek. Czyli ja tych oczek nie zamykam, ja je przerobię i je zostawię, zamykając prowizorycznie. Teraz będę je przerabiała na lewo, to też jest plus, bo ja się nie zastanawiam w tym momencie, czy mam je zamknąć na lewo, czy na prawo, bo ja je po prostu przerabiam, ja ich nie zamykam. Co, jeżeli tutaj byłaby nitka od żakardu? Gdyby ona była, to ją zaplątujemy, bo ona nie jest mi potrzebna. Nie zamykamy tych oczek żakardem, tylko jednym kolorem, a raczej przerabiamy ostatni raz jednym kolorem. Ale gdyby ta nitka była, wyobraźmy sobie, to ją oczywiście zaplątujemy o nitkę, którą robimy, czyli mniej więcej co 3-4 oczka. Lewe i zaplątuję. Tak, żeby ta nitka została przeciągnięta, ale bez jej używania. Wy to już doskonale znacie. I znowu 3-4 oczka i w takich równych odstępach ją zaplątuję. I wtedy, kiedy ona rzeczywiście będzie nam potrzebna, to ona będzie. 2, 4, 6, 8, 10 i jeszcze 2. I tyle. I tutaj ostatni raz bym tą nitkę zaplątała i zaczęła dziergać dalej, ale pamiętając, że to oczko to już nie jest oczko do zamknięcia. I teraz ta nitka jest, po drugiej stronie mam identycznie, zobaczcie, zaplątałam sobie nitkę różową, pilnując, żeby ona się nie ściągnęła. Ja tą nitkę wyciągnę, bo ona mi tu rzeczywiście tak naprawdę nie jest potrzebna, więc pozwólcie, że się pozbędę tego. O. I teraz co robimy dalej? Te 12 oczek w moim przypadku ja za sekundkę prowizorycznie zamknę. Nie w tej chwili, bo nie mam do nich dostępu. Muszę dorobić rządek do końca i to są już oczka, które rzeczywiście są. Tutaj nic się nie dzieje. Gdyby się ktoś zastanawiał, bo są osoby, które zwracają na to pilnie uwagę, że moje lewe oczka są ułożone mordkami w prawą stronę, tak jakoś dziwnie, bo zazwyczaj są inaczej. To wynika z tego, że oczka były przekładane z drutu na drut i przełożyłam je po prostu w inną stronę. To nie jest tak, że ja nagle mam lewe oczka, które w ten sposób mi się układają w rzędach. Nie, przekładałam je i przełożyłam je w nieco inny sposób. I wynika to tylko i wyłącznie z tego. Dodziergam sobie do końca. To jest mój rząd, w którym mam jeden kolor. Więc nie dziwcie się, że ja tutaj nie robię żadnego żakardu, bo zgodnie z wzorem to jest rządek, w którym jest tylko ciemny fiolet. Jest mi trochę łatwiej, ale gdyby tu był wzór, to po prostu robiłabym wzór. Tyle. I teraz robię drugą stronę, czyli w moim przypadku rządek parzysty. Jeżeli komuś się to układa w inną stronę, to znaczy przed chwilą robił nieparzysty, a teraz parzysty, to nie ma wielkiego znaczenia. I teraz uwaga. Tutaj potrzebna mi nitka, bo rzeczywiście tutaj się już zacznie
wzorek, szybko sprawdzam, co się działo z drugiej strony. Dwie fioletowe, dwie niebieskie. Czyli już wszystko wiem. Tą nitkę sobie tutaj chwilowo dołączę do jakiegoś lewego oczka, takiego jak najbliżej. Jak się wbijam, to uważam, żeby niczego nie naciągnąć za bardzo i nie zniekształcić wzoru. Tak mało kulturalnie zawiążesz sobie zwykły, najzwyklejszy supełek, ale to też już znacie, bo wiecie, że chodzi o to, żeby nitka od razu miała odpowiednie naprężenie. Bez tego supełka ona by mi się po prostu zaczęła przesuwać. A z tym supełkiem ona jest odpowiednio naprężona. I zaczynam dziergać. I teraz uwaga. To już będzie żakard. W miarę prosty. Oczywiście tą nitkę też od razu zaplątuję. To też już wiecie. To wszystko już pokazywałam. Tutaj już nic nowego w zasadzie nie ma. I teraz tylko, żeby to była nitka z kłębka, a nie końcówka nitki, mamy. I zaczynam dziergać żakard. Żakard w miarę prosty, bo to już jest ostatni, czyli dziergam sobie tylko i wyłącznie kwadraciki. Ale gdyby był bardziej skomplikowany, to zauważcie, że to, że zaczęłam robić dekolt, to jakoś mi specjalnie nie wpływa na to, co się dzieje. I ja to sobie dodziergam w tej chwili spokojnie, ale zatrzymam się 12 oczek przed końcem. Czyli te 12, które w poprzednim rzędzie robiłam po raz ostatni. Zrobione wszystkie oczka, ostatnie 12. Te robione ostatnio, jako ostatnie. Teraz ktoś powie tak, to w sumie ten poprzedni rząd to był taki normalny, bo go zrobiliśmy normalnie. Zaczęliśmy, doszliśmy do końca, a te oczka niby mamy zamknąć. Gdybym je rzeczywiście tak fizycznie zamykała, to bym je tutaj na początku wtedy zamknęła i już tych oczek bym nie miała. Ale te oczka chcę, żeby mi zostały jako oczka. Dlatego ja sobie zapamiętałam, ale żeby dociągnąć nitkę do tego miejsca, bo ona zostałaby mi tu, to musiałam je po prostu przerobić. Ale teraz już ich nie przerabiam. Teraz mój rząd kończy się tu, 12 oczek wcześniej. A te oczka prowizorycznie sobie zamknę. One mogłyby po prostu zostać na drucie, to od razu mówię. Jeżeli ktoś ma drut, to sobie zostawia te oczka na drucie, w ogóle się nie przejmuje. Ja je sobie zamknę, żeby było mi wygodniej. Czyli dwa oczka łańcuszka. I zaczynamy się wbijać oczko po oczku i zamykać. Pamiętajcie, żeby tego nie robić zbyt cienką nitką. Dwa, żeby przy tym zamykaniu nie wyciągnąć oczek za bardzo. Czyli te 12 oczek łańcuszkiem, nie ściągając za bardzo, żeby dało się to mierzyć, czyli staramy się tak robić, żeby zachować napięcie. Jak się komuś ściągnie, to się świat nie zawali. To jest to, do czego się przydają resztki nitek. Końcówki motków, szczególnie bawełny, która nie ma włoska i nie zostawia później tych włosków kolorowych. To się zawsze przydaje. I jeszcze dwa. Uwaga, żeby nie zgubić tego ostatniego. Kilka oczek łańcuszka i zaraz sobie przetnę i te oczka mam już zamknięte. One mnie nie interesują. Będę się zajmowała teraz tylko i wyłącznie oczkami, które mi zostały na drucie. No to teraz zastanówmy się, bo 12 oczek mam zamknięte, ale jeszcze wiem, że 12 mam zamknąć, żeby powstał skos. To gdzie je zamykać? Od strony, kiedy tylko zaczynam, czyli tak naprawdę w rzędach parzystych w tym momencie, po lewej stronie, czy mogę je zamykać po prawej?
zamykamy po jednym oczku i zawsze możemy zamknąć po prawej stronie. Czyli nie będę się martwiła, że mam przerobić dwa razem na lewo, a jak mi to wyjdzie, a czy równo, a czy nierówno. Zamiast tego spokojnie będę zamykać po prawej stronie. Czyli lewą stronę traktuję jak zwykły żakard. Oczko brzegowe robię tak, jak wszystkie oczka brzegowe do tej pory. Nie przejmuję się za bardzo tym, że zaraz mam coś zamykać. Po prostu zamknę, ale w rzędzie nieparzystym, po prawej stronie. Dociągamy tutaj. Nie martwimy się ewentualnymi dziurami. Zakręciłam oczywiście włóczki, żeby jasna włóczka została zaczepiona jedno oczko wcześniej. I robię żakard. I teraz zrobię sobie dwa rzędy tego żakardu tak naprawdę. Czyli ten rząd parzysty i w kolejnym rzędzie nieparzystym za sekundkę pokażę Wam, jak zamykać oczka. Zależnie od której strony to robimy. Czy robimy to na początku rzędu, czy na końcu. Lustrzane odbicie. Podkrój dekoltu jest jak lustrzane odbicie. Raz z lewej, raz z prawej. Więc raz będziemy zamykać na początku rzędów nieparzystych, a drugi raz będziemy zamykać na ich końcu. Jak widzicie, ja tutaj, kiedy tylko robię coś filmowo, to nitki po prostu przekładam. Nie trzymam ich razem na palcach, tylko je przekładam. Wynika to między innymi z tego, że jak mam dwie nitki na palcu, czyli tak jak robię normalnie, to ta ręka potrafi mi zasłonić całkowicie oczka i niewiele byście widziały. Z tego względu troszkę inna technika niż moja codzienna robienia żakardu. Ale jeżeli ktoś tak jak ja robi żakard, to też niech się nie przejmuje, bo jak widzicie to wcale nie jest bardzo powoli. A najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby nitka była odpowiednio naprężona, a oczka wychodziły równe. I jeżeli komuś taki sposób, że musi sobie złapać nitkę, a drugą puścić, to jest ten odpowiedni dla niego, to po prostu tak robi. I jesteśmy na końcu. Znowu, przed ostatnim oczkiem jeszcze okręcę jasną nitkę, żeby ona mi tutaj znowu została. Ona wprawdzie już mi nie będzie potrzebna, ale niech zostanie na samym brzegu. I teraz uwaga, patrzymy na to, w jaki sposób zamykamy oczka, gdyby trzeba je było zamknąć do kształtowania skosu dekoltu po tej stronie. No to wtedy zamykamy w sposób bardzo prosty, bo wbijamy się w dwa i przerabiamy dwa razem na prawo. Koniec filozofii. Zamknęłam jedno oczko. I to tyle. Dla mnie potrzebne zamykanie jest po drugiej stronie, więc ja tego tutaj tak nie zostawię, ale gdybym tutaj miała te zamknięte 12 oczek i miała zamykać te kolejne, to po prostu wbiłabym się teraz w dwa, zamknęła i zaczęła robić dalej. W moim przypadku muszę dojechać do końca rzędu, żeby Wam pokazać, jak to zamknąć z drugiej strony. Jestem już po tej drugiej stronie i zatrzymałam się dwa oczka przed końcem. Teraz, żeby nadal brzeg ładnie wyglądał, to muszę się wbić z odpowiedniej strony. Czyli nie tak po prostu w dwa od prawej, tylko tak, dobrze się domyślacie, w dwa od lewej, czyli od tej strony. I przerobić je jako dwa razem. Dlaczego? Bo wtedy zobaczcie, że to, co na brzegu, nadal zostaje łańcuszkiem. Czyli jak wbijam się na początku rzędu, robiąc dwa razem, żeby zrobić skos, to po prostu od prawej strony. Jak na końcu rzędu, żeby zrobić skos, to od lewej strony w dwa oczka, żeby nadal utrzymywać ten ładny łańcuszek. I teraz idziemy w górę, tak, żeby domknąć jeszcze te oczka, tworząc skos i zrobić odpowiednią liczbę rzędów, żeby dotrzeć do końca podkroju pachy. Czyli, ja to już pokażę na sweterku, jak widzicie, nitek tutaj jest po prostu niewiarygodna ilość. Trzeba się chyba przyzwyczaić do tego przy żakardach. Ja je i tak chowałam w miarę regularnie, ale mimo wszystko one sobie wiszą jeszcze w tysiącu miejsc. Robimy w górę, w górę, w górę. Tutaj kształtując
podkrój, czyli tu kształtuję sobie podkrój, tu robię w górę i robię do momentu, kiedy głębokość podkroju pachy ma odpowiednią wysokość. Bo kwestia podnoszenia tu nie wpłynie już zbyt wiele na podkrój pachy. Więc on musi mieć odpowiednią głębokość, a to, że jeszcze troszeczkę podniesiemy, to już jest troszeczkę inna kwestia. To wiemy już, jak sobie poradzić z podkrojem dekoltu, to teraz zajmijmy się tak technicznie podnoszeniem ramienia, czyli jak sobie poradzić z rzędami skróconymi. Najpierw musimy sobie ustalić, jak szybko i jak bardzo chcemy podnieść nasze plecy. I przód później też, ale ja zacznę od pleców, dlatego powiedziałam plecy. Jeżeli to są plecy takie proste, to muszę sobie ustalić, co ile oczek będę brała zakręcik przy rzędach skróconych, żeby podnieść, czyli żeby stworzyć te skosy. I w moim przypadku ja sobie wykombinowałam, że zrobię to tak, że będę co 10 oczek. Czyli patrzymy sobie, 10 oczek to jest tyle. To nie jest dużo, co oznacza, że ja tych zakrętów złapię dużo i bardzo podniosę tył. Jeżeli ktoś chce podnieść tył bardzo nieznacznie, to odstęp między kolejnymi zakrętami musi wydłużyć. Czyli powiedzmy, że zrobi ten odstęp co 20 rzędów, czyli co tyle. Czyli zrobi tak, dojdzie do 20, z drugiej strony do 20, potem się zatrzyma 20 wcześniej, 20 wcześniej i pewnie się okaże, że po czterech rzędach skończą mu się oczka. Czyli zasada jest taka, im bardziej chcemy podnieść ramię z tyłu lub przodu, tym krótsze odcinki między zakrętami. Im mniej chcemy podnieść, tak symbolicznie, tym dłuższe te odcinki robimy. U mnie 10 oczek ze względu na to, że chcę, żeby mi się ten tył rzeczywiście podniósł tak dość znacznie. Podobnie z przodu. Zobaczcie, tutaj tego nie widać tak idealnie, ale troszkę tak. To była pierwsza część. Kolejna część i tutaj już po prostu zamknęłam oczka prowizorycznie, bo nie miałam już kolejnych 10 oczek. Czyli dobieramy sobie samodzielnie, zależnie od tego, jak bardzo chcemy podnieść. I teraz jak to zrobić? Prosto, na szczęście. Zaczynamy, ustaliłyśmy sobie, co ile oczek będziemy robić nasze obroty. Zaczynamy robić rząd normalnie i zatrzymam się tyle oczek, o ile oczek ustaliłam, że rząd ma być podniesiony. Czyli za chwilkę się spotkamy, jak ja dojdę do tego miejsca, w którym będę robiła obrót. Takim lekko krakowskim targiem z sobą doszłam do wniosku, że nie 10, a 15 oczek, bo 10 to jednak może być troszeczkę za bardzo podniesione. Czyli zatrzymałam się 15 oczek przed końcem. I teraz zrobimy coś, co doskonale znacie. Jeżeli ktoś dziergał ze mną Ascalona, tam były rzędy skrócone. Jeżeli ktoś ze mną podnosił dekolt w jakimkolwiek razem robionym swetrze, tam były rzędy skrócone. I tu też są rzędy skrócone, czyli zostaje mi 15 oczek, ostatnie oczko owijam. Zasada zawsze taka sama. Owijam tak, jak się układa nitka do zrobienia oczka. Czyli jakbym chciała zrobić prawe, nitka była z tyłu, ale nie robię, przekładam. Nitka znalazła się za oczkiem, zahaczona. Obracam i zaczynam robić w drugą stronę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inną metodę robienia rzędów skróconych, to robi to po swojemu. Jeżeli komuś się sprawdza metoda bez owijki, metoda z owijką, ale potem nieprzerabianą, ale wie, jak to zrobić, żeby nie było tego widać, robimy, możemy to zrobić po swojemu. Robię w drugą stronę i teraz zatrzymam się znowu 15 oczek przed brzegiem, bo po drugiej stronie nie mam jeszcze żadnego owiniętego oczka. Od razu odpowiem na pytanie, które pewnie się pojawi. Czy można zmieniać liczbę oczek? W sensie pierwsze zrobię 15, potem 10, potem 10, potem 8, potem 5. Można.
ale pod jednym warunkiem, że na każdym ramieniu ta sekwencja będzie wyglądała identycznie, czyli po lewej i prawej stronie tyłu będzie 15, 10, 10, 8, 5 i podobnie będziemy robić na ramionach przodu, dopóki nam oczek wystarczy. Czyli to jest tak, że można sobie zmieniać ilość oczek, co które owijamy, bez żadnego problemu, ale pamiętajmy, że to musi być idealnie tak samo w każdym miejscu, czyli na czterech ramionach. 15 oczek do brzegu. Za chwilę brzeg mnie przestanie interesować, ale na razie jeszcze tak. Później będzie to 15 oczek do owiniętego oczka. I znowu, będziemy owijać. Jestem po lewej stronie, więc owinę tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jestem genialna, wyliczyłam, trafiłam bez liczenia. Znowu, tak jakbym chciała zrobić oczko, ale go nie robię. To jest lewe oczko, więc nitka jest z przodu, wbijam się, nie przerabiam. Nitka ląduje, idzie sobie do tyłu, oczko wraca na drut. Jest zaczepione, obracam. Wiem, że to mówię za każdym razem, ale pamiętajcie, że tą nitkę można dociągnąć. Nie martwcie się tymi dziurami, one za sekundę znikną. I znowu, robię w drugą stronę, ale tym razem zatrzymam się 15 oczek, nie przed brzegiem, bo trafiłabym już do owiniętego oczka, tylko 15 oczek przed owiniętym oczkiem. Czyli tym razem brzegi przestają nas interesować. Robimy coraz krótsze rzędy. O 15 oczek w moim przypadku, w waszym przypadku o tyle, ile wam potrzebne. I będziemy tak robić, dopóki starczy nam oczek, bo będziemy coraz bliżej siebie zakręcać, lub dopóki nie dojdziecie do wniosku, że wystarczy. Bo ktoś może zrobić to 3 razy i mimo tego, że między owiniętymi oczkami ma jeszcze mnóstwo oczek, to powiedzieć: już więcej nie chcę podnosić. I w porządku, przestaję podnosić, środkowe oczka mogą pozostać nietknięte. Nie ma najmniejszego problemu. Czyli znowu, tym razem dojdę 15 oczek przed owiniętym oczkiem. Teraz mi się pewnie już tak ładnie nie uda trafić. Będę sobie musiała policzyć. I teraz uwaga, żeby nie zrobić błędu. To oczko przyciśnięte to jest stare oczko z 15, jego nie liczymy. Liczymy tylko tu. 2, 4, 6, 8, 10, 11, przesadziłam o 4 oczka. Mam i znowu. To było prawe oczko, więc wbijam się, jakbym chciała zrobić prawe, ale nie robię. Włóczka ląduje z przodu, bo była z tyłu. Oczko zostaje owinięte, ja obracam i robię lewe oczka. Znowu zatrzymam się 15 oczek przed ściśniętym oczkiem i przed dziurą. I tak do momentu, kiedy uznamy, że mamy wszystkie oczka wykorzystane, bo nie zostaje nam między owiniętymi oczkami aż 15, czy inna liczba, której używacie, albo kiedy uznacie, że to jest podniesione na tyle, ile trzeba. I spotkamy się w momencie, kiedy będziemy robić ostatnie dwa rzędy, które pozbierają nam owijki, bo ich nie zostawimy do zszywania, nie. Zrobimy dwa dodatkowe rzędy, które te owijki nam podniosą. Pamiętamy o tym, że liczba owiniętych oczek po jednej i po drugiej stronie musi być taka sama. Ja mam w tej chwili po każdej stronie owinięte po 3 oczka i to jest tyle, ile mogę zrobić, bo między nimi zostało mi w tej chwili już tylko tyle, więc nie dam rady owinąć ich 2 razy po prawej i po lewej stronie. Czyli zatrzymałam się, przed chwilką owinęłam oczko po lewej stronie i obróciłam robótkę. I tak normalnie znowu zrobiłabym 15 oczek i owinęła, ale oczek już mi nie starczy, więc to już nie będzie dla mnie rząd skrócony. To będzie dla mnie pierwszy rząd, który zrobię cały. Nie do końca cały, bo ja się zatrzymam tam, tak? Czyli zrobię pół tego rzędu, ale musimy zrobić ten rząd do końca i kolejny calusieńki, żeby pozbierać owijki.
czyli zaczynamy dziergać. Początek nic się nie będzie działo, bo tu są po prostu oczka prawe. Zacznie się dziać w momencie, w którym dojdę do pierwszego owiniętego oczka. To są takie dodatkowe dwa rzędy, które pozwolą nam pozwijać wszystkie owijki. Mam owinięte oczko i teraz tak, owijkę łapię z przodu, bo jestem po prawej stronie, czyli owijkę łapię z przodu, wkładam na drut i razem z oczkiem, o które było owinięte, przerabiam, dociskam i ściskam. Inaczej będzie dziura. I dalej robię, tu też dociskam. Jeżeli to zrobimy, to nie ma mowy o tym, żeby powstały nam dziury po owiniętych oczkach. Jeżeli to zaniedbamy, to niestety, ale jest takie prawdopodobieństwo, że to się będzie bardzo rzucało w oczy. I znowu, oczko owinięte, owijka, ona ma zniknąć z prawej strony, więc i od prawej strony ją podnoszę na drut i dwa razem owijka plus oczko. Dociągam, nitka się nie zerwie, spokojnie. I następne oczko też dociągam i dziergam dalej. Do następnego owiniętego oczka. I w tym momencie mam jeszcze jedno owinięte oczko. Znowu owijka na drut, dwa oczka wspólnie, dociągnięte, następne też. Udało mi się wbić w środek włóczki, nie zostawiamy tak oczek, poprawiamy. I lecimy do końca. Tu już nie będzie owiniętych oczek, bo ja miałam tylko 3. I zaczynamy robić rząd w drugą stronę i na początku będę miała po prostu lewe oczka. Bo wszystkie oczka te owinięte są już pozbierane. Czyli na początku mam tylko i wyłącznie lewe, ale w którymś momencie dojdę do oczek z owijką i wtedy też trzeba ją pozbierać i przerobić razem z oczkiem. I tak dobrze się domyślacie, skoro jestem po lewej stronie, a owijka ma mi zniknąć z prawej, to tym razem będę ją podnosiła nie od przodu, ale od drugiej strony, czyli od prawej strony robótki dalej ode mnie. Zauważcie, że dodajemy tutaj dwa dodatkowe rzędy. Jeżeli ktoś robi z bardzo, bardzo grubej włóczki, to może te dwa dodatkowe rzędy uwzględnić przy wysokości podkroju pachy, że one jeszcze się pojawią. W moim przypadku ta włóczka jest nie na tyle gruba, żeby dwa dodatkowe rzędy stanowiły jakąś wielką różnicę. Te same rzędy się pojawią też na przodzie, więc to nie jest tak, że podkrój pachy z tyłu będzie inny niż podkrój pachy z przodu. I dochodzimy już w zasadzie do owiniętych oczek. Jeszcze chwila, je czuć pod palcami, bo robi nam się, czujemy tą dziurę, która jest. Właśnie, a przed dziurą jest owinięte oczko. I teraz owijka nie od przodu, bo czy ona jest po lewej stronie robótki, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje, żeby jej nie było od przodu. Czyli łapię daleko ode mnie, wkładam na drut i owijkę razem z oczkiem przerabiam na lewo. Znowu, dociągam, dociskam, maltretuję. Następne oczko, dociągam, dociskam, maltretuję i robię dalej. Przy przerabianiu rzędów skróconych przy już zbieraniu owijek. Źle to zabrzmi, ale trzeba się pobawić w małego sadystę, bo inaczej dzianina się nam nie ułoży. Znowu złapałam, włożyłam, przerobiłam razem, wyciągnęłam, bo owijka musi się sama ułożyć z tyłu, a z przodu musi mi zostać tylko oczko. Następne oczko znowu dociągam i dziergam dalej. I jeszcze jedno oczko. I to jest podniesiony tył. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ramiona zostały nam mniej więcej tam, gdzie były. Ale środek pojechał nam o centymetr, 2 centymetry do góry. Dzięki temu nie zrobi nam się niewiarygodnie duży dekolt z tyłu. A to ważne szczególnie przy kapturze, który i tak będzie ciągnął wszystko w dół. Zobaczcie, postaram się to pokazać, nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie, to jest, widać lekki skos, środek jest najwyżej.
a potem w drugą stronę to zjeżdża. Dekolt jest, ramiona podniesione. To teraz trzeba te ramiona połączyć. Najpierw sprawdzamy dwie rzeczy i naprawdę nie śmiejcie się, ale to się zdarza, że połączy się złe ramię tyłu ze złym ramieniem przodu albo ramię przodu się przekręci. Jakoś tak się zdarza, ale naprawdę się zdarza, więc sprawdzamy dwie rzeczy. Po pierwsze, że lewa strona do lewej powoduje, że nadal mam normalny podkrój pachy. I drugie, że jesteśmy właśnie lewą do lewej i nic nie jest przekręcone. Jak łączymy? Mamy tutaj trzy możliwości. Pierwsza możliwość to jest taka, że liczba oczek, która jest tu, że te oczka po prostu zamkniemy. Idealnie taką samą liczbę oczek tyłu też zamkniemy i zszyjemy ze sobą. Nie lubię tego, bo nie lubię szwów. Ale można. Jeżeli ktoś lubi zszywanie i potrafi to zrobić, można. Druga możliwość to zamykanie żywych oczek jakąś przyjazną metodą, czyli na przykład tak zwaną trzydrutową metodą. Link do takiej metody będzie we wpisie, jak zwykle. I teraz znowu, oczka tyłu mam na drucie, oczka przodu albo też mam na drucie, albo sobie przełożę na drut, jeżeli ktoś zamknął prowizorycznym łańcuszkiem i od brzegu oczko po oczku parami będę zamykać. Jak mi się skończą oczka przodu, to przestanę, reszta oczek tyłu mnie nie interesuje. Potem po drugiej stronie to samo. Ramię przodu plus tyle samo oczek z tyłu i tyle zamykam. Oczka na szyi zostają oczkami żywymi, bo na nich nabiorę kaptur, czyli ich nie zamykam, je zostawiam. I trzecia metoda to jest oczywiście grafting. Najbardziej wymagający wyczucia, wcale nie najtrudniejszy, ale wymagający wyczucia. I znowu, oczko po oczku, przód, tył, przód, tył. Jak mi się skończą oczka przodu, to przestaję zamykać też na tyle. Na dwóch ramionach. Link do graftingu też oczywiście będziecie miały we wpisie na stronie. Czyli to można wykorzystać bez żadnego problemu, jeżeli ktoś chce spróbować albo po prostu grafting lubi. Jaki będzie skutek tego, co zrobimy? Że oczka ramion zostaną ze sobą połączone i sweterek będzie można w końcu przymierzyć. To będzie zszyte, nitki pozabezpieczane. Natomiast oczka tutaj z tyłu, na karku, które będą podstawą kaptura, zostają nadal na drucie. Będziemy je wykorzystywać do nabrania oczek kaptura. I teraz właśnie dwie rzeczy, które możecie już zrobić samodzielnie. Jedną z nich pokażę jutro, ale jeżeli ktoś jest niecierpliwy albo gonią go jakieś terminy, to już może zaczynać. Dół i kaptur. Skoro już jesteśmy na górze, to zacznijmy od kaptura. Na kaptur, jego podstawę, złożą się oczka. Z pierwszych zamkniętych oczek, ja to pokazuję do góry nogami, ale obrócenie tego spowoduje, że będziecie miały mnóstwo swetra tutaj i niewiele będzie widać. Czyli wyobraźcie sobie to od swojej strony. Dół zamknięty u podstawy szyi na przodzie. Te oczka to są żywe oczka, tylko zamknięte prowizorycznym łańcuszkiem. Przekładamy je na drut. Jeżeli ktoś je zamknął, to po prostu nabiera sobie oczko w oczko. Oczka po skosie nabieramy oczko w oczko, tak jakby co drugie. Czyli tam, gdzie było zamknięte, taki węzełek jest, to nie. Nabieramy między nimi oczko, oczko, oczko. Czyli jeżeli tu było razem 24 rzędy, to nabiorę 12 oczek. Te części już będą połączone, czyli jak skończę nabierać na skosie, to będę miała oczka z tyłu, które są żywymi oczkami, po prostu je przerobię. I z drugiej strony dokładnie to samo. Zjadę po skosie w dół i nabiorę oczka u podstawy szyi. Czyli zrobi mi się cały
kaptur. I na tak nabranych oczkach to nabieranie ja jutro pokażę. Ponieważ muszę dokończyć przody i pozamykać. Ale gdyby ktoś już bardzo chciał, to może już zacząć robić. Czyli na takiej podstawie zaczynamy dziergać kaptur. Technikę zrobienia kaptura, jeżeli ktoś ma swoją, to ją wykorzystuje. Ale odeślę Was jutro do wpisu, do całego kursu robienia kaptura, z którego ja będę korzystała, ale nie będę już tego pokazywała tutaj, bo to by była tylko powtórka. Odeślę Was do zrobienia tego kaptura do kursu, który już istnieje. Czyli nabieramy oczka i możemy dziergać kaptur. Jeszcze raz powiem, nabieranie oczek i początek tego kaptura ja jutro pokażę, żeby też pokazać Wam na przykład, jak zniwelować ewentualne dziury, gdyby chciały nam się zrobić, i na przykład, jak dobrać kolor włóczki. To też ważne, ale to gdyby, jeżeli ktoś ma już doświadczenie z kapturami, może dziergać. To jest kaptur, ale jest jeszcze jedna rzecz i to już jest rzecz, którą będziecie robić same, ponieważ nie wymaga zbyt wielkiego wysiłku, a chodzi nam o dół sweterka. Jak pamiętacie, dół sweterka był na prowizorycznym łańcuszku ze względu na to, że nie do końca jest się w stanie określić, jak długi sweterek chcemy, szczególnie kiedy jeszcze nie ma ramion, ciężko trafić w idealną długość. W tej chwili sweterek możemy już zmierzyć i możemy sobie dokładnie określić, co chcemy zrobić na dole i ile centymetrów. Czyli zdewastujemy prowizoryczny szydełkowy łańcuszek, nabierzemy wszystkie oczka dołu na drut i będziemy dziergać w dół. I teraz co zrobicie na dole, to jest tylko i wyłącznie Wasza fantazja. Można dorobić jeszcze, jeżeli mamy na to miejsce, bo sweterek trzeba i tak wydłużyć, to można dorobić żakard i na przykład plisę z ryżu, z plotu francuskiego, oczywiście ściągacz, cokolwiek chcecie na dole, tak, żeby sweterek był odpowiedniej długości i jeżeli jest jeszcze miejsce, to ewentualnie miał dodatkowe zdobienia. Czyli żakard tutaj jak najbardziej. Ja od razu Wam powiem, że w tym moim sweterku wymyśliłam sobie, że kiedy już tą zdewastuję ten łańcuszek, to dorobię jeszcze wąski żakard, tak żeby było coś dodatkowego i ten wąski żakard dorobię i z przodu, i z tyłu. Czyli dół też można zrobić. Wiemy zatem, co z górą, wiemy, co z dołem i w tym momencie zostawiam Was do jutra, gdzie zajmiemy się tymi technicznymi podstawami kaptura, a na dzisiaj to tyle. Miłego dziergania, widzimy się jutro.